Tak, zupełnie wyskoczyłem z rzeczy do omówienia w tym momencie. Po prostu idziemy do profesor Tandy. Dobra, po prostu. Ona jest profesor. Czemu? Yep. So they finally got reasonable. I can bull the Congress into sending supplies and techs. You sure we can get into the vault? I've always believed in fair pay. Tak, tak, została chyba we mnie dwójka gangsterów, którzy i tak uciekną na wasz widok za tym czołgiem. I także odkąd dowiedzieliśmy się tych nowinek z komputera Dariona w jego pokoju, mówimy o szpiegu, ona nas oddelegowuje do tego kolesia, bla bla bla, daj nagrodę, daj kasę, dostajemy mnóstwo blaszek. Mówcie, co chcecie o RNK, potrafi wynagradzać wysiłki. Tak, dostajemy 5000 punktów doświadczenia oraz 4000 za te wiadomości o szpiegu, którym okazał się ten koleś. Majestatycznie oddalający się z miejsca. Nie wiem, czemu po prostu policjanci nie rzucą się za nim w pogoń, ale... Cóż, to naszego bohatera już nie obchodzi. I teraz w końcu, znając lokalizację Krypty 13, możemy nareszcie odwiedzić to miejsce. Mając nadzieję oczywiście na znalezienie Geka oraz ratunek naszej małej, słodkiej wioski Arroyo. No właśnie, tego momentu tutaj, w ogóle w okolicach Nowej Kalifornii oraz Krypty 15, Nowe Reno może tak bardzo, ale w okolicach tego miasta, jeśli chcecie podróżować po mapie świata, zapisujcie grę. Naprawdę zapisujcie grę. Jeśli tego nie zrobicie, najpewniej traficie na supermutantów, tak zwanych niedobitków z Armii Mistrza, jak mówi nam o tym gra. Nie wiem, strzelających czy posługujących się taką wspaniałą bronią jak wyrzutnia rakiet czy karabin laserowy. Naprawdę, supermutanci bolą i to bardzo. No i tak, mamy kryptę 13. Niestety nie ma pozostałości po tym fajnym szkielecie z części pierwszej. Zresztą, widzimy jakichś ludzi. Widzimy ludzi oraz widzimy szpona śmierci. I to jest ten szpon śmierci, o którym mówiła ta para widziana wcześniej na ranczu Westina. Jest to Grutar, czy Grutar? Nie, mogę zostać Grutar. No i Grutar mówi nam o, nie wiem, zepsutym komputerze w Krypcie 13. I, nie wiem, obiecuje nam powiedzenie o Geku w zamian za naprawę tego komputera. Nie musicie tego robić. Odkąd mam dobrą karmę, Grutar nam pozwala na pomoc. To także nie musicie zupełnie robić, po prostu możemy od razu wziąć Gek, bo tak, znajduje się właśnie w Krypcie 13. Bez wykonywania tego zdania, po prostu wtedy po wyjściu czy przy wyjściu mówimy Grutarowi o tym, że musimy udać się na poszukiwanie zepsutej części. Odkąd ja tą zepsutą, czy ja tu zamiennik tej zepsutej części posiadam przy sobie, czyli ten kontroler głosowy, czy syntezator mowy, czy to dziadostwo z New Reno, nie muszę tego robić. No i cóż, mamy tutaj Dalię, czyli tą panią z przytułka, którą widzieliśmy co jakieś pół godziny wcześniej. Tak, i według niej wędrowała po pustyni kilka dni, napotkała na szpon śmierci, które zabrały ją do tego miejsca. I tak, szpony śmierci tutaj są inteligentne i najwidoczniej pokojowo nastawione, co jest bardzo, bardzo miłe. Odkąd, cóż, nie chciałbym po masowej wyżynce jednego gangu teraz musieć stawać, nie wiem, oczy w oczy z nowym zagrożeniem w postaci szpona śmierci.
Także można pogadać z innymi postaciami tutaj, nie sobie, czy mówią coś ciekawego. Większość z nich można spytać o to samo, czyli czy są tutaj więźniami, to się, jak i wszyscy jak jeden mąż twierdzą, że nie, nie są więźniami, że mogą opuścić to miejsce, kiedy chcą. Z wyjątkiem jednego kolesia na poziomie drugim krypty, który bodaj chce wytępić wszystkie szpony śmierci. To jest chyba ten sam koleś, który próbował niszczyć jaja szponów śmierci. To jest to pomieszczenie w tym korytarzyku, jaki minęliśmy dosłownie kilka sekund wcześniej. Tam znajduje się wnęka z matką szponów śmierci, która oczywiście składa jaja przyszłych pokoleń szponików. No ale tak. Ten koleś chyba coś tam... Raz chyba z nim gadałem, coś tam paplał o zniszczeniu szponów śmierci, ale nie obchodzi mnie to. No i tak, naprawiam komputer. W ten sposób. To jest bardzo zabawne, że nie potrzebujemy żadnej, wiesz, umiejętności naprawy. Po prostu aktywujemy nową część na zepsutej... Ta-da! Magia. No i odkąd naprawiłem tę część, myślę, że mogę pominąć całe bla bla bla, dziękuję, a teraz gag znajduje się w miejscu, w którym wiesz, gdzie się znajduje. Czyli po prostu zacznę otwierać te wszystkie pojemniki. W jednym z tych pojemników znajduje się gag, także kilka ciekawych przedmiotów, no może nie aż tak ciekawych, po prostu użytecznych. Okej, to jest pierwszy moment chyba w jakimkolwiek przejściu Falloutów, kiedy awansowałem na nowy poziom, otwierając zamek. No i tak więcej walki wręcz. Nie wiem, na jakim poziomie zatrzymam się z walką wręcz. Myślę, że i tak już spełniam wymagania na te bonusowe ataki. Później może... Co później jest? Zobaczę. Zobaczę, jak dostanę poziom. Okej, nie otworzyłem tego, tej szafki. No tak, widzimy kilka dobroci do zebrania. Także ta torba lekarska, która w odróżnieniu od zestawu pierwszej pomocy korzysta z umiejętności doktor, by doprawić kończyny, które nigdy nie uległy jakimkolwiek uszkodzeniu. To jest bardzo dziwne, jeśli chodzi o standardy Fallouta. No i w końcu, po tylu sesjach, nie aż tak dużej liczby, dostajemy Gekka. Właśnie to, co mówiłem na chyba samym początku zagrajmy Fallout 2, to jest bardzo zabawne. To jest ten święty Gek, czczony przez wioskę jako cudowny artefakt. Odpowiedź na wszystkie zmartwienia społeczności Arroyo. To jest po prostu walizka. To jest pewnie, nie wiem, walizka wypełniona jakimiś pierdołami związanymi, nie wiem, z uprawą czy coś w sobie. I tyle. To jest wspaniałe. I to oczywiście musiało być spieprzone w części trzeciej, o ile pamiętam, bo z Gekka zrobili jakieś, nie wiem, magiczne cudo mambo jumbo, które mogło wszystko zrobić. No i tak, można powiedzieć Grutarowi, bla. Naprawiłem wam komputer. Grutar mówi, że ktoś gwiznął Gekka. Oczywiście to nasza postać. I tym samym po naprawieniu komputera nasza postać jest ubóstwiana, czy no, obusana. Z burzyszczem tłumów w tej krypcie. Oczywiście, mając teraz Gekka, możemy pospieszyć, chętni, zadowoleni z wykonania naszej świętej misji do wioski Arroyo, by, nie wiem, wrócić w całej chwale i glorii niesionymi na ramionach naszych wojowników. Oczywiście z wielką mową i machaniem walizką. Jej, uratowaliśmy naszą wioseczkę. I dostając głupi sen przez grę, która oczywiście to wszystko ma skryptowane. We have little left in both time and essence. To jest zabawne, to jest bardzo zabawne.
Mamy teraz ten sen. Jak widzicie, znów ponagla nas do działania. Ale mamy Geka, zatem spoko Hakunin, nie przejmuj się, ruszamy. A przy okazji tak zapomniałem, zapisuj. Od tego miejsca naprawdę chcę cię zapisać. Ponieważ, no cóż, od wioski Arroyo dzieli nas spory kawałek drogi i... Nie wiem, może mając jakieś 80% sztuki przetrwania, może byście ominęli te wszystkie spotkania osobowe, czy większość z nich, jednak oczywiście. Ja do tych szczęśliwców nie należę. Należę do tych pechowców, którzy muszą mierzyć się z przerośniętymi robolami. Z modliszki, serio. Modliszki są, co ciekawe, dosyć żałosne. Mówię ciekawe, ponieważ nie spotkaliśmy ich wcześniej, a przez to, że są słabe, można by było się tego spodziewać. Jednak nie. Wcześniej spotykaliśmy wkurzające złote gekony, które zawczasu były dosyć groźne. Jednak tak, modliszek, które nawet kopniakiem możemy odrzucić od siebie, nie. One po prostu pałętały się gdzieś na dole mapy. Przeraziły się pewnie, nie wiem, jakichś cudownych rozpylaczy używanych przez mieszkańców Klamas czy coś, czy Modok. Ja po prostu blokuję sobie drogę do samochodu. Naprawdę irytuje mnie fakt, że naszą postać tak daleko wyrzuca od samochodu. Jest po prostu śmieszne. Miałem kilkakrotnie sytuację, gdzie byłem otoczony przez bandytów i musiałem bawić się w barka. Chyba trafiłem na jakichś mocniejszych, których zabicie by po prostu trwało wieki, czy nie wiem. Byłoby to niepotrzebnym ryzykiem i chyba musiałem wtedy jakoś głupio ganiać naokoło samochodu, żeby ich po prostu rozproszyć. No i cóż, pierwsze starcie z centaurami, czyli strami. I oraz z tymi pełzaczami, czy jak to się nazywa? Centaurów bardziej pamiętam, bo są bardziej obrzydliwi. Czyli tymi starymi znajomymi z części pierwszej. To są oczywiście nieudane eksperymenty mistrza z wirusem FF. Centaury są cały czas bardzo żywotne, jednak dosyć mało groźne. Te pełzacze, czy jak one się nazywały, te dziwne roślinki, są bardziej upierdliwe niż groźne, ponieważ dosyć często udaje się im powalić naszą postać. Co oczywiście wiąże się z tym, że tracimy więcej punktów akcji na wstanie i te. Nie wiem, pewnie zabiję dwa centaury i spróbuję zabić tego pełzacza, czy jakkolwiek to się będzie nazywa. Wisielce. Czemu to wisielce się nazywa? To nic nie zwisa, to jest dziwna rośliczka, która pełza. Okej, czyli Vic na powrót zaczął używać plazmy? Jakim cudem? I wisielce na widocznie nie zatruwają. Tego nie widziałem. Jestem całkiem w ogóle zaskoczony, że moja postać tak celnie może trafiać w centaury. No, z drugiej strony centaury nie są już takie groźne. Ale... Nie wiem. Myślę, że po prostu oceniam trochę siłę potwora po jego wytrzymałości, a odkąd u centaurów jest ona dosyć wysoka, zatem tak. Spodziewałem się nieco trudniejszego starcia z tymi potworami. Jednak te wisielce są bardzo żywotne. Żywotne oraz wytrzymałe. Powalenie... Zadaje mi jakieś średnie punkty. A tak, pewnie powinienem celować w nie ten splot nerwowy, tylko odkąd nie mają oczu, powinienem celować w nie wiem, ekwiwalent krocza, czyli w tu podziałkę. Pokładałko. Okej, to także nie zadało jakiejś wybitnej ilości punktów obrażeń i... Ach, szaleć po prostu. Udał się do samochodu.
Okej, nara. Dobra, to ja zobaczmy, ile jeszcze potworów zaatakuje mnie po drodze do Arroyo. Złotego kona chciał mnie. Nie jest aż takie straszne. Co jest bardzo ciekawe, nie spotkałem jeszcze ognistych gokonów, o których zupełnie zapomniałem w tej grze. Mówiłem wcześniej, że istnieje jeszcze tylko jeden wariant gokonów, oprócz tych młodych czy szarych. A właśnie to jest nieprawda, istnieje jeszcze ognisty wariant gokonów, który jest najniebezpieczniejszy z nich wszystkich, co oczywiście wydaje się dosyć logiczne. Te gokony mają bardzo wkurzający atak ogniowy, który właściwie działa jak miotacz płomieni, powalając naszą postać i zadając dosyć spore obrażenia. Jednak, o ile pamiętam, jeśli będziemy się ordynarnie wpychać takim gokonom prosto przed ich pyski, wtedy nie są skorzy do korzystania ze swojego wspaniałego zionięcia i po prostu próbują nas gryźć, co nie jest wcale lepsze od takiego ugryzienia gokona zwyczajnego czy złotego. No, może złotego plus. Odkąd złoty jest nieco mocniejszy. I tych gekonów pamiętam, że nie. Wcześniej w tym rejonie spotykałem naprawdę sporo, bo nie wiem. Grupy po 8-6 gekonów, to było dosyć ciężkie. Pustelnik. Nie wiem, może wcześniej o tym mówiłem, może nie. Pustelników można mówić, można pytać o wskazówki odnośnie lokalizacji różnych miejsc, ale to jest niepotrzebne. W końcu Arroyo, jej, tak. To jest serio, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, wyobraziłem sobie taką wielką, wypiętą dupę ze strony gry w moją stronę. Serio, to jest nic więcej. Gra teraz dosłownie przed kilkoma minutami poganiała moją postać, bym się pospieszył. Docierałem w końcu miejsca i nikogo nie ma w wiosce. Naprawdę, ten zabieg mi się kompletnie nie podoba. Ktoś wcześniej w komentarzu do poprzednich odcinków zauważył to podobieństwo, to naprawdę oczywiste podobieństwo między konstrukcją fabularną części pierwszej a drugiej, czyli to, że mamy do wykonania pierwsze zadanie, części pierwszej znalezienie tego hydroprocesora, w części drugiej znalezienie Gekka, po czym wykonujemy to zadanie, wracamy do zleceniodawcy i dowiadujemy się o nowym zagrożeniu, czyli w części pierwszej supermutantach, a tutaj tych tajemniczych ludziach, którzy porwali naszych współbratymców. Jednak w części pierwszej to miało trochę więcej sensu, odkąd mieliśmy limit czasowy. I mogliśmy założyć, że w międzyczasie nadzorca krypty cały czas utrzymywał baczną uwagę na to, co się dzieje dookoła krypty, na wszystkie zagrożenia, na potencjalne zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na mieszkańców krypty 13. Tutaj sposób, w który to jest przedstawione graczowi, sprawia, że to jest tanie, po prostu tanie. Mamy coś, co nas ponagla, mimo tego, że nie mamy limitu czasowego. Znajdujemy Gekka i po prostu chrzęsie wioski nie ma. Tyle. No i tak, damy Hakuninowi kwiatek. Ten kwiatek Broka, którego kiedyś raz z korzenia potrafił nas leczyć. Spoczywaj w pokoju, Hakuni. No i cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o tę sesję. Zagrajmy Fallout 2 w następnej. Myślę, że uda mi się do Reading. Pewnie Reading. W każdym razie, innego miasteczka ze świata Fallout 2 i tak. W międzyczasie trzymajcie się, miłego dnia, miłego czegokolwiek.